Cześć dziewczyny, a to jest druga część filmiku, w jaki sposób ja przechowuję swoją biżuterię. I to jest tak, to jest moja szafa, drzwi od mojej szafy. I tutaj są poprzyklejane takie haczyki, które kupiłam chyba za funta. Było ich tam, nie pamiętam, może 50 sztuk. One są tutaj poprzyklejane i pozawieszane. Wszystkie moje korale, jakieś łańcuszki. Tak to wygląda mniej więcej. Tutaj mój ulubiony naszyjniczek. Takie korale. Białe koraliki ze złotymi łańcuszkami, wisieryczkami. To są takie moje pierwsze korale, które kupiłam chyba 6 lat temu. Też chyba kosztowały 2 funty. Takie z Primarka. Takie koraliki z misiem. Kupione na eBayu za 4 funty. Tutaj takie koraliki z taką apaszką. To jest druga część. Tutaj są korale bardziej takie kolorowe, drewniane jakieś. I tutaj są jeszcze takie maszyniczki. Korale, które zostały zrobione na szydełku przez moją przyjaciółkę. Bardzo fajne. Coś takiego. I to jest już ostatnia część. Tutaj są takie najkrótsze korale, jakieś naszyjniki. Kilka motylek z Primarka. Koraliki z metalana. Te również są z metalami. Primark. Taka sowa kupiona na eBayu za funta. Coś takiego. Nie mogę tylko chodzić. Taka siateczka. Taka żmijka. Koraliki, które same sobie składałam. No tak to mniej więcej się prezentuje. Jeżeli podobał Wam się pomysł, dajcie znać i serdecznie pozdrawiam.